Antoni Macierewicz okłamał polskie społeczeństwo. Jest kłamcą. Wmówił im, że... Wmówił polskiemu społeczeństwu, że w Smoleńsku wybuchła bomba. Pominął wszystkie te dowody, które ma od przynajmniej 2 lat, które wskazują, że mogło tam dojść do zwykłej katastrofy. Wybiórczo stosował materiał dowodowy, a prawo mówi wyraźnie, że wyjaśniając tą katastrofę, powinien stosować i korzystać ze wszystkich dostępnych dowodów i materiałów. Tak mówi prawo, które powołało tą podkomisję. Ma raport badania przygotowane przez amerykańską firmę zajmującą się katastrofami lotniczymi i co? Wyciął fragmenty, które mu pasowały i włożył do swojego raportu, który nie jest raportem końcowym, bo nie podpisały go wszystkie osoby, to też pokazałeś w swoim filmie. Tak, oczywiście, zaznaczmy, że nie chodzi tylko o ten amerykański raport, prawda? Tych dokumentów jest znacznie więcej.